Jesteśmy na kiermaszu Bielskich Babeczek, gdzie będzie można kupić dzisiaj ciasta, ciasteczka, babeczki, rogaliki i inne słodkości. Mamy też bigos, kiełbasę, grochówkę i wiele innych pyszności. A pieniądze, które wpadają do puszek w ramach zakupów tychże pyszności, będą przeznaczone na pomoc Ukrainie. Bardzo szkoda tych ludzi, którzy jedynie giną za jedną osobę. Szkoda tych ludzi. Niech Pan Bóg ich broni, stanie pomocą, z wielką chęcią. Oddalibyśmy swoje serce, nasze serce dla nich. Panie burmistrzu, dlaczego postanowił Pan wesprzeć akcję Nasza Siostra Ukraina? Bo jestem normalnym człowiekiem. Uważam, że jest to obowiązek każdego mieszkańca Polski wspierać naród ukraiński. Chociaż historia może jest niekoniecznie przychylna ku temu, żeby wspierać, ale trzeba szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. W związku z czym wielokrotnie powtarzałem, że nie znoszę wszelkiej agresji, tym bardziej napaść jednego państwa na inne państwo jest po prostu w XXI wieku objawem barbarzyństwa. Jestem tutaj, żeby przeciw temu barbarzyństwu symbolicznie zaprotestować. Pomagacie między innymi robiąc watę cukrową. Cieszę się powodzeniem? Tak. Na razie tak. Dobra. Dobra? Naprawdę? Nie. Zbieramy rzeczy, które pojadą na granicę w potrzebne miejsca, gdzie po prostu ludzie tego potrzebują i tego nie ma. Zbieramy środki medyczne, środki higieniczne, jedzenie dla dzieci, pampersy i wszystko, co może się przydać. Koce i ciepłą odzież. Ja sama po sobie staram się pomagać jak tylko mogę. Teraz są u mnie też dziewczyny z Ukrainy. Dałam im dom i mam nadzieję, że poczują się tutaj jak w domu i będzie im tutaj dobrze. A jakie było ich pierwsze wrażenie, kiedy do nas tu, do Bielska dotarły? Były bardzo zmęczone. Granica wykańcza, to była długa podróż, 24 godziny na nogach praktycznie. Znalazł się mężczyzna z Białegostoku, który przyjechał najpierw po mnie, później pojechaliśmy razem na granicę i wróciliśmy. Nie chciał wziąć ode mnie ani grosza. I po prostu dziewczyny tylko usiadły do samochodu, opowiedziały, jak wyglądała podróż, jak wyglądało samo wyjechanie z Kijowa i to wszystko. A później zasnęły. Były tak zmęczone, że zasnęły i w końcu mogły być bezpieczne. Czyli pierwsze odespały, tak? Tak, tak. A teraz jak sobie radzą z tą sytuacją? Wyjątkowo dobrze, ale mam wrażenie, że na to wpływa to, że teraz znajdują się w miejscu, w którym mogą pomyśleć o tym na spokojnie. Kiedy nad głową latają ci pociski, widzisz tylko jedną drogę. Kiedy spojrzysz na to z boku, widać nadzieję, widać szczęście, widać to, że tutaj pomagamy ludziom, że mogą gdzieś uzyskać schronienie. I nie myślą, myślę, że nie myślą tak... tak czarno na to wszystko je patrzą. I teraz są stale w kontakcie z rodzicami, no tam nadal strzelają. To nic nie zmienia. To, że one są tutaj, tego nie zmienia, więc jest im na pewno ciężko, ale radzą sobie świetnie. Ludzie przynoszą kosmetyki dla dzieci, jak widać, tego jest bardzo dużo. Środków medycznych jest mniej, ale dopiero zaczęliśmy. Liczymy na to, że będzie tego więcej, dlatego że to jest bardzo potrzebne. Artykuły spożywcze, żywność dla dzieci. Akurat zamknęliśmy pudełko, więc jest pusto, ale... tego też jest dużo, co nas bardzo cieszy, bo dzieci jest dużo na granicach. Chemia, tutaj jeszcze będą środki higieniczne, pościel, jakieś koce, tak jak mówiłam, ciepła odzież i tak dalej. Kosmetyki dla dorosłych, termoaktywna odzież, dlatego że odzieży na granicach jest bardzo dużo i ważne jest to, żeby jej nie wysyłać. Tego szukamy już bezpośrednio dla danych rodzin. Artykuły spożywcze, jakieś przekąski, coś na sucho, coś, co można po prostu zalać wodą i będzie już gotowe do zjedzenia. Pampersy. Wiadomo, że to jest temat prosty, ze względu na to, że to się szybko zużywa. Tego bardzo dużo ludzie potrzebują. Mokre chusteczki. I tak naprawdę wszystko, co może się przydać.
no ludzie, jak widać, odpowiadają na to szybko i przynoszą to wszystko, więc bardzo nas to cieszy. I właśnie nas. Zapraszamy. Hej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo. Gdzieś tu jeszcze mąż idzie. Dzień dobry. Dzień dobry. My przyjmiemy. Dziękujemy bardzo. Przesortujemy i wyślemy na granicę. No właśnie. Mam pytanie, czy jeszcze takie rzeczy też mogą być. Jak najbardziej. Dobrze. Dobrze. Jak najbardziej. Dobrze. Nie chciałabym, żebyśmy się też znaleźli w takiej sytuacji. I uważam, że normalnym odruchem ludzkim jest po prostu pomaganie drugim osobom. A oni są w teraz strasznej sytuacji i myślę, że wszyscy przeżywamy tą sytuację, co się dzieje. No ja przynajmniej bardzo, jak widać. Dziewczyny, kiedy przyjechałyście do Bielska i jakie były wasze pierwsze wrażenia po tym, jak udało wam się wyrwać z tego, co się dzieje obecnie w Ukrainie? Przyjechaliśmy wczoraj, a jechaliśmy 24 godziny tak naprawdę. A bardzo byliśmy zmęczone z tej podróży, nie wiem. Ale później my przyjechaliśmy do siostry. Odpoczęliśmy troszeczkę, no i czuliśmy zdecydowanie lepiej. Какие у вас были ощущения после того, как вы приехали сюда, в Польшу? Ну, нас очень приняли гостеприимно, нам помогали, мы очень благодарны. Ну и действительно очень поддержали, чувствовали поддержку. Спасибо вам всем. A powiedzcie, dziewczyny, skąd z Kijowa przyjechałyście, tak? Spod Kijowa. Spod Kijowa. No i czy jesteście w stanie powiedzieć, jak z waszej perspektywy wygląda obecnie sytuacja w Kijowie, w okolicach Kijowa? Jak wygląda sytuacja w Kijowie teraz, z twojej точки зрения? У меня сестры, очень много подруг с Киева, и там они постоянно слышат взрывы, что-то падает, что-то летит, очень страшно. Возле подруги, возле дома недавно бомба взорвалась, упала на школу и на магазин, даже видели. Всем очень страшно, все очень боятся. A czego potrzebują wasi przyjaciele, wasza rodzina, osoby, które zostały teraz i walczą tam, albo po prostu nie miały jak, albo nie miały dokąd uciec? Jak Polacy mogą pomóc Ukraińcom, którzy zostali w swoim kraju? Po pierwsze, to wsparcie od was, to dla nas to jest najważniejszą rzeczą, ponieważ no tak naprawdę powiem pani szczerze, że na przykład w naszych sklepach prawie nic nie zostało. Są puste polki po prostu. I apteki też są zamknięte. No to chyba najważniejsze rzeczy to jedzenie, picie jakieś, tak, i jakieś leki. No i oczywiście wsparcie z waszej strony, to oczywiście tak. Kiermasz, nasza siostra Ukraina, dobiega końca. Co udało się dzisiaj zdobyć? Jak przebiegała akcja? Zdobyć? Zdobyć poparcie mieszkańców Bielska, to na pewno. A z czym jeszcze przyszli tutaj bielszczanie? Tak, poparcie to na pewno. Przyszli nie tylko bielszczanie, bo przyszli też Ukraińcy, którzy już są na terenie Bielska i tutaj mieszkają. Było im bardzo miło. Ocenili akcję na, że super, 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 dziękują i tak dalej. Bielszczanie przynieśli nam ciasta, ogrom ciast. Dziewczyny z Szanelek przyjechały z ciastami i z watą cukrową. Dziewczyny z Łubina Kościelnego przyjechały z bigosem. Jeszcze mamy dwa termosy, zapraszamy. No co, sprzedamy to wszystko do ostatniego okruszka. Idzie nam nieźle, okruszków coraz mniej. Troszkę jeszcze może postoimy z tym bigosem. Nazbieraliśmy bardzo dużo też, tak jak prosiliśmy, chemii, pampersów dzieciom, mleka, to wszystko jest tam na samochodzie z tyłu.
zawieziemy to do kupca. Pieniążki zliczymy, wpłacimy na jakieś fajne konto, najprawdopodobniej na konto Związku Ukraińców Podlasia.